Hej siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. Widzimy się ponownie na mapce, oczywiście Old Baileron. I tak jak wcześniej zapowiadałem, dzisiaj zajmiemy się, moi drodzy widzowie, koszeniem kukurydzy na kiszonkę. Kurczę, zabrakło mi słów, jak to ubrać. I dobra, teraz tak, czym się musimy zająć? No to przede wszystkim muszę puścić sobie, tak, jednego jegomościa, który sobie dojedzie na pole numer 28. I to będziesz ty, koleżko. I tych dwóch koleżków, którzy sobie dojadą na pola numer, tak, ten na 26. I kolega go tam blokuje. No i przede wszystkim musimy sobie ogarnąć dwa silos kombajny, żebyśmy mieli czym kosić, oczywiście, więc na początek, jak widzicie, już tutaj sobie troszeczkę robotę zorganizowałem. Aha! Przypomniało mi się z ważnych informacji. To przewiozłem z tego pastwiska dla krów, na to pastwisko tam, które tam miałem w tamtym miejscu. To przewiozłem właśnie stamtąd 24 krowy, więc w sumie tutaj mamy 27. I tak pomyślałem właśnie, że będzie w takiej formie będzie to o wiele lepiej się spisywało, ponieważ no, jak sami widzieliście, tam były troszeczkę takie problemy tego typu, że jedzenia tam zostało dużo. No i te trzy krowy, no to one by to pewnie bardzo długo jadły i nie chciałem, żeby to jakoś mega gdzieś tam nam to później w przyszłości odroczyło, więc jak się tam skończy jedzenie, przyczepę jeszcze sobie zostawiłem, prawdopodobnie będzie to gdzieś 2-3 miesiące, może max, zanim to jedzenie się tam skończy w tym pastwisku, no i wtedy sobie te krowy przetransportuję już wszystkie tutaj do tego pastwiska. I teraz jeszcze chcę jedną rzecz sprawdzić, mianowicie czy ja tutaj miałem, tak, miałem, i ten punkt jak się nazywa tu? Silos kiszonka stojący, okej. No dobra. No dobra, dobra, tylko sprawa wygląda tak, że ja chyba nie bardzo mogę. No zobaczymy, ja chyba będę tutaj jednak woził i tak ten towar. Na 26 chcesz sobie jechać tędy? No to dobra, to jedź sobie tędy. My pykniemy się do sklepu od razu, zobaczmy czy coś jest w promocji. W promocji żadna maszyna taka stricte pod kiszonkę to tutaj nam nie występuje. Więc co teraz robimy? Dwa silos kombajny mi są potrzebne. Może najpierw zamiast silos kombajnu to sobie zobaczymy. O, właśnie, headery do sieczki. No i tutaj mamy tak, 4,5 metra. Nie no, ja już bym, to jest duże pole, bardzo duże pole. Więc ja bym wolał naprawdę robić to takimi solidnymi sprzętami, dużymi sprzętami. Krone ma 9 metrów. Ten New Holland też ma 9 metrów. Tu mamy do John Deere'a, ale kolor coś mi się nie zgadza. No dobra. Czyli tak, Krone mamy 9 metrów i New Hollanda mamy 9 metrów. I to pewnie musiałbym wziąć te najsilniejsze, najmocniejsze kombajny. Z tego co mi się wydaje. Czyli tak, to byłby ten albo ten. Okej. Okay. No a klasik, ile ma koni? Max 884, 1100, dwa razy kronę, rura, turbodługa rura i wypożyczenie takiego kombajnu to jest koszt 10 tysięcy. Dobra, to bierzemy raz i bierzemy dwa. Dobra, to mamy i dwa headery teraz potrzebuję. Czekajcie, tutaj są headery, ok. I to były do tego krone. Gdzie mamy? Na końcu. To zaraz. To jest do... To wyglądają trochę inaczej, ale to dobra. No krone pewnie ma taką. I tu są piły w ogóle, dobra. Wypożycz, to mamy jedną, czyli 16 tysięcy mnie kosztuje wypożyczenie na razie i drugą też. No to już jesteś tutaj, no dobra. Mamy kosiarkę, teraz lecimy pod sklep. No jak widzicie, dwa, kurde, się zakleszczyłem. Dwa byczki już tutaj na nas czekają i stoją. Co no, zrobimy nim zdjęcie, takie pamiątkowe, bo na dwie sieczkarnie to jeszcze nie robiłem. Teraz tak, ta jedna poleci sobie na pole numer 26,
dam sobie od razu, pokażę wam wszystko, jak tutaj wygenerować sobie taki kurs, jak sobie to połączyć z cosplayem i połączyć to sobie z właśnie autodrive'em. Będzie mi o wiele łatwiej to zrobić najprawdopodobniej, żebyście to mogli sobie fajnie... No, podepnij, dobra, podpiął, okej. No i co robimy? No teraz tak, tutaj musimy zaznaczyć pole numer 26, fajnie. Wchodzimy sobie w pomocnika, jednym kombajnem sam też pojadę za nim, żebyśmy zobaczyli, bo w sumie droga będzie chyba ta sama. Teraz tak, bierzemy sobie tutaj, stwórz pracę oczywiście, praca na polu, cosplay. To teraz, tak, musimy się przemieścić tutaj. Teraz tak, na którym polu będziesz pracował, koleżko? Tutaj będziesz pracował. Pozycja na polu. Mamy tak. Pierwszy punkt trasy, to się zgadza. Otwórz generator kursu. Ja bym chciał, żeby on jeździł naokoło. Zmniejszę mu natomiast o... no, niech będzie, że o tyle. O metr mu zmniejszę ten header. Wtedy będzie sobie robił na zakładkę troszeczkę. Wiem, że to może troszeczkę dużo jest. Ale chciałbym właśnie, żeby tak to wyglądało. Ze względu na to, że jak on będzie jeździł dookoła cały czas. Mamy wygenerowany kurs. Ok, fajnie. Teraz co robimy? Robimy tak, że zaznaczamy sobie tutaj cosplaya. Na pole numer 26 on sobie jedzie. I on powinien sobie tam pojechać. A, bo tutaj jest linia chyba, wiecie? I ja muszę mu ustąpić. Przepuścić go muszę. Zesrańca. Dobra. On sobie może już jechać. I teraz tak. Wiem, że może w sumie taki silos combine, to on powinien być transportowany na lawecie. Ale my tu jesteśmy ogarnięci, znamy się z miejscową policją i... W sumie nie, no jeżdżą silos combine, tylko nie wiem, czy takie byki mieści się w swoim pasie? Kurde, no pewno, że się mieści, no to nie ma o czym gadać nawet. Patrzcie, że on w ogóle nawet... Ale on zapierdziela, halo, kolego, poczekaj. No ładnie, szybko pojechał, okej. Najważniejsze, żeby dojechał, to mi będzie w zupełności, będzie mnie satysfakcjonowało. Ja sobie lecę tutaj tym na 20. Ósemkę, co prawda, on leci na 26 i tam sobie zacznie pole, ale nie zacznie sobie pracę, ale nie zacznie tej pracy, dopóki nie będzie miał mógł to od tego silos kombajnu odbierać towaru. No i my tam musimy sobie ustawić dwóch pracowników, żeby odbierali. Mianowicie jeden będzie odbierał do obydwaj będą odbierać do biogazowni, do tego stojącego, a ja później będę jeszcze tam do nich się podpinał i będę odbierał do tego silosu takiego normalnego. Wydaje mi się, że na dwa silos kombajny powinny w miarę płynnie to sobie gdzieś tam odbierać, odwozić. Kurde, cukru się tutaj nazbierało. Trzeba będzie ten cukier zacząć sprzedawać powoli, bo nie wiem, czy on się w ogóle jeszcze produkuje. Ale to już po żniwach, po pokoszeniu tej kukurydzy, bo to naprawdę dużo. Czego nie powiedziałem w poprzednim odcinku, to uzbierałem 100 tysięcy litrów tej soi. O której zapomniałem wam powiedzieć, ile tego w sumie było. Tam 100 tysięcy z groszami udało się pokosić, więc fajnie. Podejrzewam, że tej kiszonki naprawdę będzie o wiele więcej. Też z tymi moimi silosami sojącymi to jest tak, że one potrzebują troszeczkę czasu. No ja na przykład nie mogę na tym czasie takim, wiecie, bardzo, bardzo wolnym gdzieś tam sobie tego wszystkiego robić, bo te silosy, one od razu fermentują, od razu tam pracują. Tam trzeba będzie to troszeczkę inaczej rozwiązać. Nie wziąłem też tego... O, kurde. Korek. No dobra. Co tu się spierdziela, co? Halo. No dobra, to tego już zrobimy inaczej. Tego zrobimy tak. O, było. Zrobimy już do kombajnu. To jest kiszonka stojący. Pionowy. I tutaj też pionowy.
Ty, koleżko, stanąłeś troszeczkę, powiem ci, no nieładnie. Bardzo nieładnie. No dobra, już wszyscy pojadą sobie, nie? No i teraz pytanie, czy oni sobie tam na tyle zorganizują pracę, że ja mogę o nich zapomnieć? Pewnie nie, znając życie i znając farminga, znając też autodrive'a, cosplaya, samą mechanikę farminga, całą, no to prawdopodobnie nie będę mógł sobie o nich zapomnieć, będę musiał gdzieś tam lecieć do nich i od czasu do czasu do nich sobie zajrzeć. Zrobimy to w sumie nawet od razu, poczekamy aż sobie zaczną tą pracę, jak oni to sobie zorganizują, nie? Dobra, kierowca dojechał na miejsce, jak widzicie, ja musiałem zabrać mimo wszystko ten jeden ciągnik, bo on go zablokował. Tutaj możemy mu ustawić, żeby on sobie już powolutku zaczął podjeżdżać. Chociaż nie, dobra, ten jedzie gdzieś tam. Ten w ogóle wjechał w pole. Ten się zablokował, no i to jest właśnie to, co mówiłem, że prawdopodobnie będę musiał im coś tam pomóc. Nie wiem, czemu oni tak... Co on tworzy? On już tutaj podjeżdża. Ale z tego, co widzę, to znowu jest ten problem, że jedzie za nim. A powinien jechać od boku. A dobra, bo on już... A to ona jest. Hej! Siemanko. Dobra. To pracują sobie. Na razie sobie pracują. Ja tutaj też będę jeździł. Jak widzicie, przy tym Silos Combine'ie. Dzięki czemu będę miał możliwość gdzieś tam ich w miarę kontrolowania. Także teraz tak, robimy też tutaj stwórz pracę. I mamy tak, praca na polu oczywiście. Pierwszy punkt. Tutaj zrobimy mu w tym kierunku, niech to sobie będzie, dobra. Wygeneruj i tutaj też zmniejszymy sobie o metr. Zrobimy sobie same uwrocia, wygeneruj kurs pracy polowej. Lecz pod delaytem mamy najbliższy punkt trasy, nie, pierwszy punkt trasy. Co jest, kurwa, czemu on wjechał? Przecież ja nic nie naciskałem nawet. Ziomek, ogarnij się. Nie w tą stronę miałeś jechać, kasztanie ty. No dobra, niech mu będzie. Teraz co, no musimy sobie w tempomat ustawić ciężarówce na 10 km na godzinę, bo mniej więcej z taką prędkością będzie Silos Combine sobie jeździł. I powinno być w miarę w porządeczku. Ja sobie pracuję, tam sobie pracują, mam taką nadzieję. No, powinni pracować. Kurde, on już tam ma chyba pełno, wiecie? Ten jeden. No, to by się chyba przydało jednak więcej. Ten chyba szybciej jedzie, 12 na godzinę się wydaje. No, to tutaj by się przydało troszeczkę więcej pracowników chyba do roboty. No, widzę, że tamten już tam jedzie z przyczepą. I on chyba już był w biogazowni, albo nie był. No dobra, no zobaczymy, jak to będzie... Jak oni będą się ze sobą komunikować. Dla mnie ważne jest to, żeby oni w ogóle tam pracowali, nie? Jeżeli pracują, to jest dobrze, bo jeżeli by nie pracowali, no to mielibyśmy trochę problem. Dopóki pracują, no to jest fajnie. Nie wiem, czy tutaj uda mi się to wszystko zorganizować na tyle, żebyśmy to mogli sobie z pracownikami, z moimi kolegami, przyjaciółmi tutaj na gospodarstwie, że tak ich nazwę, zrobić wszystko poza live'ami. Nie... Czemu? Co jest grane, że on tak przyspiesza, no? Nie wiem. Coś chyba z tym Sitekiem się stało, że on nie trzyma już tak tej prędkości. Albo muszę czułość zmienić na nożnych dźwigniach natężenia gazu. Bo widzę, że chyba z tym jest trochę problem.
bardzo grubo, bardzo ładnie sypie, z tego co widzę już ta kiszonka tutaj. No jak tam, no w sumie te przyczepy tam są trochę małe. Mogłem wypożyczyć może jeszcze jedną przyczepę do następnego ciągnika i wtedy byłoby lepiej. Dwa silos kombajny to duże pole, no też. Ja tak myślałem właśnie, żeby gdzieś tam od środka sobie zacznę później tym silos kombajnem drugim. No widzicie, samo gazu dodaję. Nie wiem, co jest grane. Może to się gdzieś tam zablokowało. Trochę w sumie nie jeździłem. Ostatnio na dwóch odcinkach trochę polatane było, ale no to wydaje mi się, że i tak trochę mało. No i teraz pytanie, czy te ciągniki, to one nie będą przez przypadek gdzieś tam łapały też tego mojego pracownika tutaj? Bo to by było słabe. W sumie to tamten jest przypisany do 26, a ten jest przypisany do 28, więc nie powinny. Powinno to być tak, że będą jeździły tylko i wyłącznie do tamtego, ale niewykluczone, że mogą się gdzieś tam pogubić czasami. Czemu ty nie jedź na mnie? Kurde. Co to było? Dobra, jedź sobie tam. Ja sobie jadę tam. Jedziemy sobie wysypać tego stojącego silosu na gospodarstwo. Jak widzicie, troszeczkę nam to tutaj na pewno zajmie, bo no jest tej kiszonki całkiem sporo. Wydaje mi się, że tak z 3-4 godzinki to na pewno byśmy tutaj mogli sobie śmiało popracować. Na chwilę obecną wszystkie silosy są puste i na koniec pewnie będziemy mieli możliwość, żeby sobie to podsumować, ile tego towaru udało nam się zebrać. Nie wiem, czy tamten się tam wysypał. Ja już sobie dolecę na gospodarstwo, na farmę i tam to sobie wysypię. Powinno być ok, wydaje mi się. A co do pracowników, no to zobaczymy zaraz właśnie, jak sobie wysypię, to podejmiemy, zobaczymy, jak to wygląda. Ustawię sobie tego, żeby tam sobie dojechał z powrotem na pole. I zobaczymy, czy nasz autodrive i crossplay, czy tam w sumie do tego silosu dobrze trasę zaplanowaliśmy, czy oni się tam wyrabiają. Bo jakby się nie wyrabiali, no to wtedy byłby duży problem. Później może właśnie ja na jeden silos kombajn sobie wskoczę, jednym silos kombajnem będę sobie latał, kosił, a pracownicy będą sobie właśnie jeździć, też ode mnie odbierać, nie? Także wydaje mi się, że wtedy byłoby to ok, tylko mam nadzieję, że gdzieś tam się nie będą blokować, jeżeli chodzi o właśnie ten silos. No i też do tego silosu jednego normalnego będę musiał, bo podejrzewam, że w tym się tutaj to nie zmieści wszystko. Nie wiem, czy też mogę zrobić upgrade tego silosu stojącego. Jeżeli mógłbym zrobić, żeby to się szybciej przetwarzało, to też byłoby całkiem spoko. Jak najwięcej tej kiszonki będę chciał na pewno sprzedać w grudniu, bo w grudniu jest najczęściej najwyższa cena i ta kiszonka, ona powinna tam w ciągu miesiąca się zfermentować. No i wtedy mam nadzieję też, że spora część inwestycji nam się zwróci. Czy w przyszłym roku będzie znowu dużo kiszonki? Wszystko zależy od tego, jak mi pójdzie sprawnie to tutaj. Jeżeli mi wszystko ładnie tutaj będzie grało, no to wydaje mi się, że w przyszłym roku też zasadzimy sobie gdzieś tam całkiem sporo tej kiszonki. Nawet myślę o tym, że jak uda się zarobić całkiem sporo pieniędzy, to dokupilibyśmy jakieś pole i zrobili takie duże, duże, mega duże pole w sumie na kichenie. No ale to tak jak wspominałem przed chwilą, że to wszystko zobaczymy, jak mi się ta inwestycja zwróci. Jeżeli bańkę zarobię z tej kichy w tym jednym roku, to fajnie. Przypominam też, że tutaj gram na poziomie łatwym, ze względu na to, żeby ta rozgrywka była w miarę dynamiczna, żeby nam się tutaj coś dosyć często zmieniało i nie była taka monotonna. No stąd też gospodarstwo. W sumie to czy to gospodarstwo jest aż tak bardzo na tej łatwej rozgrywce rozbudowane? No tutaj ciężko powiedzieć, jak to wygląda, bo słuchajcie widzowie, mamy tutaj ile my tutaj mamy? Czekajcie, gdzie jest telewizorek? Mamy tutaj przegrane 347 godzin. Jest całkiem spore to gospodarstwo, to fakt, ale wydaje mi się, że nie jest przesadzenie, tak wiecie, rozbudowane. Na pewno nie wynika to ze złego, nie wiem, zarządzania finansami. Oczywiście, że nie. On sobie pojedzie. Muszę zobaczyć tego drugiego, czy on jest
Opróżnionen? Tak, opróżnionen. No to oni se fajnie tutaj współpracują. Spoko. Spoko jest nawet, powiem wam. Także, jeżeli odcinek wam się podobał, moi drodzy widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. No, może się zobaczymy na live'iku właśnie z tego koszenia tej kukurydzy. No bo tak jak mówię, ciężko by mi było tutaj zorganizować to w taki sposób, że będę to wszystko robił poza live'ami, bo no tak jak widzicie, to zejdzie z tym. Na pewno dużo, dużo czasu mi to zajmie. Trzymajcie się. Hej, hej.